Witajcie, kochani. Kolejna najlepsza cząstka specjalnie dla nas dziś od Pana. No to mamy pierwszego nawróconego podczas tego postu. Zapraszam Was do wysłuchania słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, oczekujemy Ciebie. Oczekujemy, że nasze serca będą otwarte przez Twój dotyk. Oczekujemy, że otworzysz też nasze umysły. Pragniemy ten czas spędzić blisko Słowa. Pragniemy doświadczyć, jak Słowo przemienia nasze serca. Duchu Święty, który jesteś ożywicielem, który masz moc przemieniać nasze życia, oczekujemy Ciebie. Ty, który jesteś mocny i łagodny, przyjdź do nas. Duchu, tak przysposabiaj nasze serca, abyśmy mogli być taką żyzną glebą, aby ziarno wydało plon. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie. I stajemy tutaj razem z tymi wszystkimi, którzy nie mają siły na to, by się modlić, którzy nie wierzą Bogu, którzy stracili nadzieję. Stajemy przed dobrym Panem razem z nimi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, pobierającego cło, i powiedział do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Lewi też w swoim domu urządził dla niego wielkie przyjęcie. Było tam wielu celników i innych, którzy razem z nimi zasiadali do stołu. A faryzeusze oraz ich nauczyciele pisma szemrali, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus im odpowiedział: lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Kochani, bardzo lubię to dzisiejsze słowo o powołaniu Lewiego. Jeśli chodzi o pierwszą część, to mnie osobiście dotyka to, że widzę tutaj Pana Boga, który przejmuje inicjatywę. Widzę Boga, który pierwszy wyciąga dłoń, który robi pierwszy krok w kierunku Lewiego, też w naszą stronę. Lewi żyje swoim życiem, w pewien sposób być może jest szczęśliwy, ale myślę, że w jego sercu zaczyna tlić się jakieś pytanie o taką pełnię szczęścia. Myślę, że doskwiera mu może jakiś smutek czy ból, czy niezrozumienie ze strony otoczenia. To na pewno, ponieważ wybrał takie życie, które skazywało go w pewien sposób na samotność, na odrzucenie. Siedzi zamknięty w tej swojej komorze. W jakiejś części doświadcza szczęścia po ludzku, ale to szczęście nie wypełnia jego serca. Czytajmy to słowo dla siebie. Popatrzmy na nas jako na tych, którzy mamy swoje komory celne. Jakieś przestrzenie, w których wydaje nam się, że na swój sposób jesteśmy szczęśliwi. Myślimy, no, mogę tak spędzić życie, nie jest tak źle. Ale kiedy zaczniemy głębiej zaglądać do naszego serca, to tak wprawdzie stając przed sobą, czujemy, że to nie daje mi szczęścia. Że ten pokarm, który w pierwszym momencie wydaje się taki obfity i sycący, to raczej sprawia, że potrzebuję go przyjmować wciąż i wciąż, żeby siebie zaspokoić,
a nadal nie czuje się szczęśliwy. Więc myślę, że każdy z nas ma taką swoją komorę celną, która nas izoluje, która nas zamyka, nie daje nam szczęścia. I zobaczcie, że Pan przychodzi jako pierwszy. Ta droga nawrócenia zaczyna się od tego, że Pan powołuje Lewiego. Nie czeka, aż Lewi stanie się nawrócony, a potem go zawoła, tylko najpierw go woła. I myślę, że nas Pan też najpierw woła. Jakiekolwiek delikatne chociaż światło pojawi się w naszym sercu, jakaś drobna przestrzeń, drobna szczelina, przez którą będzie w stanie się przecisnąć światło nadziei Bożej, światło Słowa, to jest znak, że Pan Bóg nas woła, że nas powołuje. Jeżeli jakakolwiek dobra myśl przyszła Ci na początku tego postu, myśl dotycząca tego, że warto coś zmienić, warto coś podjąć, zrobić coś więcej albo zrobić coś mniej, aby się zatrzymać, pewne rzeczy odstawić na bok i zrezygnować z nich. Albo jeżeli wydaje Ci się, że nic dobrego nie podjąłeś, nie miałeś takiej myśli, to samo zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie się nad tym, że chciałabym, żeby to życie wyglądało trochę inaczej. Być może można coś zmienić, ale nie mam pomysłu i nie mam siły. To samo to pomyślenie jest już otwarciem delikatnym drzwi do serca. Pan Bóg wykorzystuje to delikatne otwarcie i tam wpuszcza swoje światło i wtedy serce zaczyna pragnąć czegoś więcej. I zobaczcie, że kiedy Pan już zawołał Lewiego, on wstał, zostawił wszystko i poszedł za nim. I w pierwszym odruchu chce zrobić dla Jezusa z tej radości coś, co jest w jego mniemaniu no, czymś najlepszym, co może zrobić. Przygotowuje mu wielkie przyjęcie. Jezus przyjmuje ten prezent. To jest niesamowita miłość Pana Jezusa. On naprawdę nas lubi. I wtedy dopiero, zobaczcie, zaczyna się jego droga nawrócenia. Wstał, poszedł, ale życie jeszcze się nie zmieniło. Serce zostało poruszone do tego, żeby przylgnąć do Jezusa, ale trzeba podjąć tą drogę. I tak też widzę czas Wielkiego Postu, a właściwie każdy czas w naszym życiu. Pan nas woła, my odpowiadamy i wtedy się zaczyna coś nowego. I tak wiele, wiele razy w ciągu życia. Może módlmy się dzisiaj o to, aby taka chociaż drobna szczelina została otwarta w naszym sercu. Może jest jeszcze jakaś taka przestrzeń, która potrzebuje Bożego nawiedzenia. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za Słowo i za to, że nas gromadzisz przy Twoim Słowie, przy którym naprawdę możemy się nasycić. To Słowo sprawia, że możemy głęboko oddychać, że możemy unieść głowę do góry, że możemy iść wyprostowani przez życie. Dziękuję Panie, że tak dotykasz naszych serc w tak delikatny sposób, że zaczynamy szukać, że zaczynamy pytać, zastanawiać się, co jest nie tak, czego mi brakuje. Dziękuję Ci, Panie, za te wszystkie wątpliwości, za te wszystkie pytania, za te niepewności. Wiem, że to jest Twój sposób na to, aby nas poruszyć, aby nas otworzyć, abyśmy to my zechcieli otworzyć serce na Ciebie. Dziękuję, że jesteś Bogiem cierpliwym i łagodnym. Uwielbiam Cię i wywyższam w tym, jak chcesz nas prowadzić. I oddajemy Ci, Panie, tych wszystkich, którzy nie stawiają pytań, nie szukają, nie mają już nadziei. Panie, prosimy o
chociaż taką drobną szczelinę otwarcia ich serca. Wiem, że to Ci wystarczy, aby rozpoczęła się przemiana. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Niech to będzie dobry dzień. Niech Wasze serca zostają przemienione przez Pana. Pozwólmy się przemieniać. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro.